Hej, z tej strony Jeddah, witam was w kolejnym let's playu na Jeddah Retro Gamer. Tym razem już czuję się lepiej aniżeli ostatnio, więc mój głos sądzę, że będzie lepszy niż ostatnio, więc po prostu pora sobie dokończyć. Ten rozdział. Trochę się wybiłem w tym pozycji. Dobra, wykwalił się. Dzisiaj już powinno nam się udać skończyć ten rozdział, więc to też uczynimy. Muszę sobie przypomnieć, gdzie po wbijaniu save'a musiałem być. W dobrym miejscu byłem. Book deposit, księgarnia. A, zamknięta. Gdzie tu się szło? Trzeba skminić, jak się stąd wydostać. Ta skrzynka się nam przyda. Nie to. Dobrze byłoby się dostać. A, tu jest miejsce na jakieś pudło. Chyba wiem już, co trzeba zrobić. Dobra. Tym napełnię wodę. Przepuścić to na dół przede wszystkim. A. Już chyba wszystko mi się rozjaśniło. Człowiek zdrowszy, to i myśli się łatwiej. Dobra. Nalejemy sobie wody. Woda jest. Fuck. Troszkę zmoczyłem nóżki. No i gra gitara. Skorzystajmy ze zdolności. Szkoda energii, nie wiadomo, co czeka nas potem. Dobra, spuszczam wodę. No i co? I przesuwamy. No i pięknie.
elegancko. Hell yeah. Teraz we wszystkie drzwi stają przede mną otworem. Blue Lady. Curious. Brzmi jak jakiś burdel. Czyli co, wracamy się. Oj, proszę. Zapomniałem sobie się napić. Ej, co jest? Tutaj mogę sobie... A nie, wydawało mi się, że to jest most, ale to jest zwykła ściana. South Gate. Tutaj mam wejście otwarte, tak. Dobrze, rośnie i magiczna energia. Zobaczmy, co to za lokal. Chyba zamknięte. A, jest jakieś przejście. Czy nie ma? A, tutaj. Patrzmy na zaplecze sklepu. Volador, the reformed pseudo-hedonist of Termagant Forest. I had met him once before in his new role of patriarch. I still knew not to trust him. Ah, yes. Who but the father of vampires would lead the resistance? I am honored, Volador. I need no false courtesies from you, Cain. We are allies only by necessity. But you are welcome to Sanctuary. It has not the splendor of your former castle, but I suppose it will have to do. It serves, but time is short. The Seraphim's power grows by the day. Soon our every haven will be destroyed. We are facing extinction once again. They thought once before they had destroyed us. Yet you proved them wrong. You created a new race, something I could never do. And from that race, I had my army. Now we are divided and dying. Then rouse yourself. Make more of our kind. It takes time and energy to create a vampire. I have not the strength. No. As Umar told you, we must kill the Seraphim Lord. When he is dead, their power will crumble. You have come far already, Cain, and proven to be our greatest ally. We must plan our attack. Volador! What is it? The worst has befallen. Forgive me, sire. Umar has been taken. Taken? How? Umar was searching the main building in the industrial quarter, as you asked. I stood guard outside. She whispered to me that she had found something important. What was it? I do not know. Before she could tell me, she was discovered by Seraphim knights. I went to help her, but there were guards everywhere. I could not reach her. I heard them say she would be brought to the Seraphim keep for public execution. No! Then the guards were upon me. And I was forced to flee. Forgive me for it. We need her information. We need to save her life, Cain. Yes, of course. So, I am to rescue her, sire. Our kind cannot approach the keep. We would be instantly discovered. You have the power to disguise your presence, but the chief entrance to the keep is far too heavily guarded. You must speak with the Bishop of Meridian. A bishop allies with us. The promise of immortality can be very persuasive for a bishop whose faith in an afterlife is wanting. The bishop knows a secret entrance to the Seraphim Keep. You will find him in the upper city. Tell him I sent you, and he will give you access to the keep. And if Uma is dead when I reach her? Then her discovery dies with her, and with it, our hope. Go now, Cain, and find the bishop. Uma's life depends on you, as do we all. Whoa. Ze mną nie zdążyłem przeczytać lokacji, chyba Upper City.
No i co, musimy uratować naszą ziemalkę. Wow. Już wtedy mieli metro. Ale mamy wdzięko jakieś nowe. Struwa. Z 200 do zajebistości. A word of warning. You'd better get indoors as quick as you can. There's vampires on the streets. My sister's husband saw a man drained white he was just last week. And if the vampires don't get you, the Seraphim guards will have some questions for a stranger in this part of the city. And their questions aren't too healthy. Now go along with you, quick! Okay, idziemy. Ale wcześniej jedno z moich ulubionych miejsc w tej grze. Nadpisujemy. Idziemy dalej. Gdzie biegnie? Tylko ja mogę zabijać ludzi. Leszczu. Dziwi mnie to, że po każdej planszy, że tak powiem, tracę broń. Co ja o maczudze będę walczył teraz? A, jest koleś z mieczem. Tylko zaraz, co tutaj było? Aha, bo ja tam mam iść, ale podejdźmy jeszcze do Bemy. Miecz nam się bardziej przyda. O, nie! Kurde. Wstawaj, wstawaj. On to mnie pożałował. Wstawaj do cholery. Napsuj mi dosłownie dużo krwi. Heszki. Śmieszki, heszki. Dobra. Wypijemy ziomków. I chwytamy za miecz. Ciekawy pomnik. Dobra. No to chodźmy już tam. Co nas tu czeka? O. Któż to jest? Sir, the rumors speak true. Marcus, my old friend. A poor choice of words, Cain. We were not friends. Will you sour this reunion with old grudges? Granted, we parted on poor terms. You tried to murder me? I seem to have failed. You feared my growing powers. You knew they would one day surpass yours. Is that why you begged me to fight at your side when you waged war upon Nosgoth? Begged? I never begged. In your arrogance, you presumed me dead. But I was stronger than you knew. I crawled from my haven and fled into hiding. That's the Marcus I remember. When the Seraphim proved victorious, I knew that my destiny lay with the Seraphim Lord. I offered myself to the winning side. I always knew you for a sneaking, cowardly opportunist. How unfortunate that my poor aim caused you so much suffering. This time, you will die completely, I promise you. No, Cain. Once more you underestimate me. The dark gifts manifest differently in each of us. Over the years during your absence, my powers have increased enormously. I now have the power to charm all living things, to subjugate their minds and make them do my bidding. You will kneel to me, Cain, and the Seraphim Lord will be pleased with my new slave. Now, obey me. What? Impossible! What manner of creatures have you been practicing on?
dull mortal fools, with their minds full of commerce and dung? My mind is far too strong for your powers. No matter. My mental powers still allowed me to read your thoughts. You seek the Bishop of Meridian, do you not? He has some information that you require. Clever trick. I will ensure that you never get that information. You may find the good Bishop, Cain, but when you do, he will be dead. Not if I reach him first. Fajniejsza broń. Zaraz to ogarniemy. A zasięg ma większy od tamtej. Albo taki sam, chyba taki sam. A to jest co za goście? Ci sami? Ci sami. Dobra. Ciekawe, krople wody mnie nie ranią, dopiero jak wpadnę w całość. O ty leszczu. Sam byś powalczył, a nie wysyłał kolegów. A, ta broń jest gorsza od miecza. Dzień. Jest taka jak ta pałka, co miałem. Może ciut silniejsza. Tak mi się wydaje. No i co my tu mamy? Jakoś trzeba tam dojść. Jakoś trzeba zapisać grę przede wszystkim. Coś pokombinować. Kręcimy. A, taki jaja. No, fajnie. Shit. Ja sobie obicie.
Nie robimy głupot. Skoczymy sobie jeszcze po energię na dół. No i już bez jakiś. Jest tam w ogóle po co iść? Nie ma tam po co iść. Bierzmy energię. Chodźmy dalej. Tell he didn't belong there. Nice hands he had. Cool that. Chciałem go zrobić się z porządku. Co to the bishop's manor on the instant. We were told to be on the lookout for a vampire. Not me, you fool. You know me. Cain. Cain is the one you seek. Well, he's not gonna stop and tell us his name. You're to kill him on sight. Those are our orders. Już ich przekabacił. Reach the bishop's manor at the other end of the city. Only he can give you passage into the Seraphim Keep. The curfew has set in, so be careful on the streets. The guards are looking for anyone suspicious and will attack you on sight. Zrobimy im psikusa. Kiepski jestem skradanie się.
Jestem pewny. Tutaj mamy jakieś wyjście zamknięte. Trzeba mi trochę więcej więc chyba co osobistego. Zobaczmy sobie te drzwi tutaj. Czy mogę je otworzyć? Nie mogę ich otworzyć. Ale zabezpieczenie na dwie wajchy. Nie zaczynaj, mała, bo nie masz szans. Nie mogę zabić. A mogę. Ciekawe, czy da się wbić z niej krew. Cienkie są te laski. Cóż to za odgłosy? Tu mamy drzwi. A, chyba te drzwi to jedyna droga. Skąd mam iść? Aha, tutaj. Ktoś się popsuł drabinę. Trochę krzywo, ale powinno się udać.
Parker. Cóż to za zwierzę, stwory, co to jest? Coś kiepski ten wampir, jak się nie mógł przy nim obejść. Co my tu mamy? Skrzyneczka. No, niebawem się napełni pasek. Właśniemy w siłę. Ale zabij, też nie mogli zrobić klamek w tym oknie. Wow, wow. Co niby tam mam doskoczyć? Wkładamy radę. W tej grze się psuje. Dobrze wiedzieć. Przywracę z pierwszym bossem. Myślałem właśnie, że to mi zniszczył broń, a tak naprawdę to ona już była nadwyrężona. Dlatego uległa zniszczeniu. Wciągaj, wciągaj. A, i teraz sobie zbuffowaliśmy miecz. To co jest? Człowiek, wampir? Człowiek, inaczej by go zabili. Jakiś hrabia. Zamykają. Jak taka staruszka, ktoś niedołężny ma przez takie drzwi wyjść. Nie zdąży się ruszyć, już się zamkną. O, co jest? Znowu ten świetlik. Cóż on się tak stresuje? Skubany. Jest to dobrze. Ach, dużo krwi w nim płynie. Jeszcze dwóch takich. Chyba jeden też taki mocniejszy.
nic nie działa. Szkoda, że nie ma jakiejś broni dystansowej, ale jest mgła. To jest bardzo fajna sprawa. Zabijać cywili, chociaż to jest ofiarna wypadka. Więc powrócę do zabijania ich. No, już prawie. Dobra, jeszcze jeden powinien się zapełnić. Chodź tu, gościu. A inteligencja NPC-ów nie jest w tej grze najlepiej skonstruowana. Tak, niewiele tego przybywa. Chyba jeszcze jednego. Jest tu jeszcze ktoś? To żyje? A gdzieś był jeszcze chyba jeden, albo nie? Dobra. Może już przez moment myślałem, że to są z emblematy Wehrmachtu. No i co? Co mi po tym pokoju? Aha, wejdę sobie tutaj. Dokręcać do końca te drzwi. To sobie dokręcimy tutaj. Złama się. Trzeba się go jakoś pozbyć. Jak się mam do niego dostać? Taki pomysł. Mogę na to wskoczyć. Przeskakuję. Chyba nie mogę. Co tu robić? Przechytrzyć. Może coś tutaj będzie na rzeczy. A, no to nie mogę wskoczyć. Na wózek też widzę, że się nie da. Jak się gościu mam załatwić? Chwileczkę, jest tutaj mgła? Jasne, że jest mgła. No i wszystko jasne. Się zatrzymamy. Już trochę mi zeszło dzisiaj. AP City. Ile procent tego przeszedłem? 15, 20, 25%. No teraz tak z 30 będzie. Długie te poziomy.
Ale damy radę. Dobra, za dziś wam dziękuję. Czekajcie na następne odcinki. Postaram się, kurczę, działać częściej, żeby szybciej po prostu się z tą grą poradzić. W międzyczasie jeszcze coś tam nagram. Na pewno. Więc miejcie... Śledźcie mnie po prostu. Śledźcie mnie, bo jeszcze mam pomysł na fajną gierkę. Pewnie niebawem nagram jakiś kolejny film, także śledźcie kanał, czytajcie bloga, choć wiem, że ostatnio się go dość zaniedbałem, ale postaram się wrócić, jak tylko czas mi pozwoli, do regularnego pisania ponownie. Także no. Na ten dziś wam dziękuję. Trzymajcie się, cześć.